Na początku tylko króciutko powiem, dlaczego jestem w tej takiej futrzastej kamizelce. Bo siedzę ostatni dzień na kwarantannie tutaj na Podlasiu, w gminie Bielsk. I sorry, jest dzisiaj już kurde tak gorąco, że nie mogę inaczej, ale mama mówi, że musisz być w kamizelce, bo podziębiony na kwarantannie i tak dalej, więc żeby nie było gadania, nałożyłem kamizelkę, ale tu jest luz, bo jest naprawdę ciepło. Sami wiecie, maj, połowa maja, cieplutko jest, prawda? I jedziemy. Co dzisiaj? Dzisiaj przysmak z Mołdawii, czyli placinta. I nie taka placinta, którą sobie gdzieś tam w Kiszyniowie kupicie, tylko placinta od mamy Włodka, czyli chłopaka, którego spotkałem w Kiszyniowie, wysiadając z busa na PKS-ie. Okazało się, to był Polak, mniejszość polska w Mołdawii okazuje się, że jest bardzo duża. Zobaczył mnie takiego nieogarniętego na tym PKS-ie kiszyniowskim. Zapytał, czy może mi jakoś pomóc. I tak się zgadaliśmy. Mówił bardzo dobrze po polsku. Studiował zresztą w Warszawie w owym czasie. To było niedawno, jak na moje podróże, bo to 3 lata temu, 2018 rok był. I słuchajcie, i jak tak się zaprzyjaźniliśmy, tam posiedziałam parę dni w tym Kiszyniowie, on mówi, ty wpadnij do mojej ciotki pod Kiszyniowem, na jakiejś tam wsi siedzi. No to wpadłem. I słuchajcie, ciocia Włodka zrobiła taką placintę. Oczywiście spisałem przepis i dzisiaj podzielę się przepisem na mołdawską placintę z wami. Co będziemy potrzebować? Pół kilograma mąki, trochę proszku do pieczenia, czy pół chyba tej paki, skoro jest tutaj pół kilograma mąki, łyżka soli, olej, twaróg biały, zielenina, ja mam pietruszkę zamrożoną, to ją wyciągnę z zamrażalnika, plus 300 gram wody, sól i słuchajcie, to wszystko. Haha, w prostocie siła. Bierzemy nasze 500 gram, pół kilograma mąki, wsypujemy do michy. Waga nam już się chyba nie przyda. Ciach. I mamy tutaj 300 gram gorącej, prawie wrzącej wody o temperaturze 80 stopni. Łyżkę soli. Gdzie tutaj to mamy? Proszek do pieczenia. Widzę, że był używany. No, walnę prawie cały taki, tak? Dobra. No, to właśnie dokładnie tyle. O, niech popracuje. Super. Jeszcze wyciągnę trochę wawelkany, tak. I słuchajcie, jest dobrze. Wlewamy to. Całą naszą zawartość, tak. Mamy to. Bierzemy łyżkę i łyżką musimy troszeczkę to nasze ciasto, zobaczcie. Proporcje są idealne, nie musicie się martwić o nic. Mieszamy to dobrze. I to jest ten moment. Tak, żeby wlać odrobinkę oleju, nie? Tak, prawie już. O. Dobra, jeszcze to trochę pomieszajmy łychą i przejdziemy do ręki. I możemy ją to nasze ciasto wyjąć i trochę je dopracować tutaj jeszcze na stole. Zobaczcie. Parę minutek. Wypracowujemy. Zobaczcie, one się praktycznie nie lepi, nie powinno lepić do rąk prawie, że. I je dopracowujemy. Świetna jest, prawda? Zobaczcie, nasza przyszła placinta. Formułujemy z niej taką mini paryską, tak? I tak, na trzy części. Raz i dwa.
Tak. I teraz musimy zrobić... Ta mniejsza wyszła. To nic. Słuchajcie, teraz tak, robimy z nich... jedną kulę. Tak. Słuchajcie, no prawie równe. Ta jest trochę mniejsza, nic się nie stanie. I przykrywamy folią i pozwólmy, żeby nasze ciasto odpoczęło jakieś 5 minut. No tak, 5 minut chyba minęło. Słuchaj się. Okej. To tutaj, to tutaj. I teraz tak. Co to jest? Bierzemy naszą jedną kulkę i delikatnie rozwałkowujemy. Mniej więcej tak, ta była mniejsza, tak? Jeszcze trzeba. Mniej więcej tak. Tak. Mam tu łyżkę jakąś. Na talerz. Trochę oleju. O tak. Tu jeszcze odrobinka może. Jest ok, dobra. Jest dostatecznie wszystko w oleju? Tak. I te brzegi też, nie wiem czy widać. Tutaj macie. To jest w oleju wszystko, tak? Bierzemy i nasz placek kładziemy tutaj. Teraz tak. Na górę łyżkę oleju. I zobaczcie. Rozsmarowujemy tutaj po naszym placku olej, żeby był olej wszędzie, tak? Może ciutko, nie wiem. O tak, nie żałujmy tego oleju, lepiej więcej niż mniej. Tak, ok. Drugi placek. To samo robimy z trzecim plackiem i kładziemy go na samą górę. Czyli mamy trzy takie placki przełożone olejem. I teraz je musimy przykryć folią. Czyli przykrywamy folią. O tak. I teraz na spokojnie zostawiamy nasze ciasto na dobre 25 minut. Niech odpocznie, niech dojdzie. W tym czasie, jak ciasto dojrzewa, zrobimy farsz na dzienie, tak? Zresztą bardzo proste. Mam tak, zobaczcie, twaróg, o którym Wam mówiłem. Odrobinę go przesolę. Tutaj rozdrobniłem, więc jeszcze wymieszam. Kolejna rzecz, mamy pociętą pietruchę. Może być wszystko, każda zieleń, tak? Czyli jak mamy szpinak zielony, też możemy tutaj dołożyć jeszcze. I mam trochę masła, ono jest prosto z lodówki, więc niech trochę postoi 25 minut w ciepłym, majowym pokoju. A jak będzie jeszcze zbyt twarde, to je po prostu podgrzeję. I co jeszcze, czego nie mam, ale ciotka Włodka używała tego, czyli jakaś łyżeczka mąki ziemniaczanej do jeszcze posypania naszego wnętrza
ciasta, placinty, tak? Ja nie mam drogi bez tego, zobaczymy. Uda się albo nie, tak? No i to wszystko, czekamy 25 minut i zabieramy się za ciasto. Minęło 25 minut, nasze placki przykryte są tutaj, ale my tak robimy teraz. Bierzemy olej i śmiało lejemy na stół. Słuchajcie, musimy ten stół śmiało. O tak. Śmiało rozsmarować olejem. O tak, tu nie ma. Dobra. Ale tu jeszcze chropowaty jest. Tak. Dobra, słuchajcie, to... dobra, to wam pokażę. Tu zdejmujemy. Zobaczcie, nasze placuchy, bierzemy je tak. Przewracamy na drugą stronę i muszę to odstawić. Najpierw na rękach. Zobaczcie. Tak robimy. Widzicie to? Jak mi ładnie się... O! Widzicie, jak mi się ładnie rozciąga w rękach? Placinta. Tak. Rozciągamy ją ładnie. Od tego mamy ręce. Czekajcie. Tak. O, to nam poszło niestety. I słuchajcie. A, tutaj trochę oleju. Właśnie. Się zajęło. Żeby było wszędzie, tak? I tak. To jest, jest. I słuchajcie. I teraz tak. Musimy, widzicie, naciągnąć musimy naszą placintę. No nie jest taka super doskonała jak u ciotki, bo mi się trochę w paru miejscach przerywa, tak? Ale to nic, słuchajcie. Mówiła, żeby się nie przejmował tym. Placintę rozciągamy. Naciągamy. Dziura, to nic. Naciągamy. Ok. I teraz tak. Brzegi możemy delikatnie objechać wałkiem. Dobra, i słuchajcie, tutaj mam masło. Dobra, tutaj mam masło, więc rozsmarujmy nasze masło delikatnie. Znaczy nie rozsmarowujemy, tylko wbijamy bardziej. Kładziemy. Wbijam, bo nam się placek rozkiełbasi. Tutaj. O tak. Zobaczcie. O tak. Masełko ładnie wchodzi. Delikatnie, nie za mocno. Nie za mocno. Nie smaruj. Delikatnie. I nie do końca. Koniec zostawiamy. Tak. Tak, dobra. Niech będzie trochę tego masła.
śmietankowego tutaj rzuć jeszcze. Ok. Teraz proszę Państwa. Teraz tak. Możemy zrobić coś takiego. Widzicie? O tak. Pokrywam trochę. O tak. Biorę twaróg i nie za dużo posypuję twarogiem. Spójrzcie, i nie do końca. Tutaj. Gdzieś do tej linii, tak? O, tu za gruby. Niech będzie rozdrobniony. Zobaczcie. Tutaj nasza placinta. Twaróg. Tutaj. O tak. Jeszcze trochę twarogu dajmy. Tutaj i jeszcze wystarczy. Dobra. Jak najdrobniej. Wystarczy. I proszę Państwa, zielonina. Ja mam tylko pietruchę, ale to może być jeszcze szpinak. Będzie cudowne. Również nie do końca, tutaj. O tak. Okej. Dobra. I słuchajcie, tutaj te boki możemy trochę odrobinę ściągnąć. O tak, tutaj, dobra, jest okej. I odrobinkę te. Jest okej. I spójrzcie. Delikatnie. Po kolei nawijamy, spójrzcie, nawijamy wałeczek. Tu mi się zgrubiło. Tak, o tak. I zobaczcie. Twaróg, dobra. I nawijamy. Równomiernie. Robimy rulon. Tu, o tak. Tak, zobaczcie. Masło, niech się rozstaje. Tutaj daj masła trochę. Zobaczcie. Nawijam. Do samego końca. Nawijam. Zamykam. Nawijam. Nawinięty jest, tak? O tak. I zobaczcie, ściągam to tutaj. I teraz tak. Mam to. I robię tak. Hop. Hop. Robimy węża. Nie bójmy się. A bo tu jest cieńszy. Słuchajcie, zrobię go w drugą stronę. Tak. W tą stronę zrobimy będzie. O tak. Tak. Bo można zrobić w jedną trochę i w drugą. Są różne opcje. Widziałem w Mołdawii. Zawijane były dwie strony, albo nie jest na tyle długi rulon, żeby robić węża w dwie strony. I spójrzcie, mam coś takiego. Proszę bardzo. Tracinta. I teraz tak. To jest druga. Tu mamy pierwszą i zrobię jeszcze jedną i wówczas pokażę co dalej. I teraz słuchajcie, bierzemy nasze tracinty. Jedną tutaj układam. Tutaj. I trzecią placinę tutaj. I jak tą troszeczkę połączmy je. Możemy je odrobinę. Co mi tu spada? O tak, delikatnie. Słuchajcie, i odrobinkę ugniatamy. Odrobinkę je spłaszczamy. Odrobineczkę je wpłaszczamy. Tak, każda ma swoje miejsce, tak? Tak. Spójrzcie, tak to wygląda. I to nie koniec. I nie przeżywajmy, że tutaj zielonina nam wystaje. Nic się nie dzieje. Tu połączmy. Tak, tak. I odrobinkę spłaszczmy. Dobra. Tak. Tak. O tak, dobra. I słuchajcie, to nie koniec, to jest czas, żeby wbić jajko. Zobaczcie, mam tu jajko,
i je trochę rozbełtałem. Tylko coś takiego znalazłem na balkonie, musiałem, bo nie mam tutaj pędzla po prostu. Więc muszę sobie radzić, a na szczęście gołębie mieszkają na każdym balkonie tutaj w dzielnicy, więc o pióra na pędzel nie trudno. Zobaczcie. Jajeczkiem. Śmiało. Każdą placzindę. Nie żałujmy, mamy jedno jajko na trzy placzindy. Zobaczcie, śmiało nam wystarczy. Obsmarowujemy śmialutko. O tak. Pędzel jak pędzel. Najważniejsze, że spełnia swoją funkcję, prawda? O tak. Rozsmarowujemy jajko. Piekarnik ustawiony jest dokładnie. Około 200 stopni, góra, dół. No, panie Włodku. I wstawiamy, słuchajcie. O, tutaj. Spójrzcie, tak. 180-200 stopni, góra, dół. 35-40 minut. Widzimy się. Proszę bardzo. Placzinda numer 1. Zobaczcie. Proszę bardzo. Gdzie jest ta ostrość? Placzinda numer 2. I placzinda Trio. Tak to wygląda. Spójrzcie. Proszę bardzo.